Starsi panowie i starsze panie, na pewno w waszym życiu, w waszym sercu jest jeszcze jakieś marzenie. Na pewno jest jeszcze coś, co byście chcieli zrobić. Da się to zrobić. Tylko zacznijcie od tych małych marzeń. To jest trochę tak, jak ludzie mówią, w końcu bym sobie w życiu odpoczął trochę. Tylko nie mam na to czasu. Kiedy pani ostatni raz była na 10-minutowym spacerze, takim samotnym, bez telefonu, bez wszystkich trosk? Ano z 20 lat temu. To co za problem wyjść na 20 minut do parku? Rozumiecie, że to są rzeczy, które trzeba tylko ponazywać odpowiednio i zobaczyć, że one są w zasięgu ręki, a nie wymyślać niestworzonych rzeczy. Pewnie, że może nas nie stać na wakacje, nie wiem, na Hawajach. Zapewne większości z nas na to nie stać i nigdy tam nie polecimy, ale możemy sobie zrobić niezłe wakacje tutaj, na miejscu. Wybić się z pewnego rutyniarstwa, które w nas jest. Dlaczego pić kawę zawsze z tą samą sąsiadką, zawsze w tej samej szklance, na tym samym fotelu? A weźcie te szklanki, idźcie na rynek i wypijcie na rynku. A co się stanie? Będą się głupio patrzeć? Co za problem? Jeśli pojawia się w naszym sercu myśl szalona, żeby zrobić coś, co będzie wbrew opinii ludzkiej, to to zróbcie i nie bójcie się tego. Tylko zobaczcie, czy to jest dobre moralnie. Jeśli jest, to róbcie, bez względu na koszty. Gdyby Józef się tak zastanawiał, wziąć ją, nie wziąć, no to tak Jezus może by dożył 30, a ten dalej by siedział się zastanawiał. Zadziałał. Uwierzyć w siebie, uwierzyć sobie, to nie znaczy, że wiem, jaki będzie koniec. Ale to znaczy, że chcę w tym momencie zrobić wszystko, co do mnie należy. Wiara chrześcijańska to nie jest tylko wiara w Pana Boga, ale to też jest wiara w siebie, że to, co robię w moim życiu, na modlitwie, w stosunku do Pana Boga, jest dobre, jest wystarczające. Wielu ludzi przeżywa swoje chrześcijaństwo na wyrzutach sumienia, że jest kiepska wiara, że moja wiara jest kiepska, że to jak wierzę, to jest beznadziejne, że to się Panu Bogu nie podoba. I tak przez całe życie się uderzają w piersi nie wiadomo po co. A Pan Bóg przychodzi do ciebie, mówi, daję ci miłość. Mówi, dobra, dajesz mi miłość, ale ja wierzę i nie kocham doskonale. I znowu skupiam się na sobie. A Pan Bóg mówi, zobacz na to, co ci się udało. To, co mówiłem na homilii. Wystarczy czasami mały gest, żeby się uśmiechnąć i to jest więcej chrześcijaństwa, niż wszystkie nasze inne dobre uczynki, które robimy w cichości serca. Ludzie wolą się spowiadać z tego, że zjedli 20 deko szynki w piątek, a nie z tego, że patrzą na swojego sąsiada od 50 lat spod łba. Naprawdę. Że nawet tego nie zauważamy. A to jest większy grzech. Ale to wynika z naszego serca, z naszego smutku, który jest w środku. Zaryzykujmy, nie bądźmy jak wszyscy mężczyźni wtedy, którzy żyli w tamtym czasie w Nazarecie, którzy oddaliliby Maryję w najlepszym wypadku albo poszliby dalej i postanowili ją ukamienować, ale bądźmy jak Józef, który wszedł w coś, co kompletnie było dla niego dziwne, jak Jozue, który pomimo swojego lęku i strachu wszedł w misję, bo Bóg mu przypomniał, że siła jest w nim, jest wszystko w jego sercu zapisane.